Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Tradycyjnie na początku każdego odcinka zachęcam Państwa do tego, żeby kliknąć przycisk subskrybuj, zostawić swój komentarz, bo rozmawiamy na bieżąco o Bliskim Wschodzie. Jestem ciekaw Państwa opinii na temat tego, co się dzieje w Izraelu. Po drugiej stronie Paweł Rakowski, jak zawsze, raport z Izraela, kłaniam się. Dzień dobry, witam Państwa. Cały czas czekamy, wiem, jest możliwa większa pomoc humanitarna ze strony Egiptu. Wjeżdżały albo miały wjechać ciężarówki. Nadal kolejni przedstawiciele państw Zachodu odwiedzają Izrael, albo w jakiś sposób wyrazić poparcie, a przede wszystkim tysiące ludzi na ulicach zachodnich miast. Mówię o propalestyńskich manifestacjach, Pawle. Dziesiątki albo nawet setki tysięcy. Ten weekend na pewno upłynął pod tytułem protestów, które miały miejsce w większych miastach europejskich. Też i w Warszawie u nas się jeden odbył, nie bez kontrowersji. Na pewno jeszcze będziemy słyszeli o tym wydarzeniu, które miało miejsce na Krakowskim Przedmieściu. Natomiast protesty też były w Tel Awiwie i one moim zdaniem są kluczowe. Znaczy może kluczowe dla pewnego stanu umysłu, to znaczy w Tel Awiwie wczoraj, z reguły jest tak, że w Izraelu ten weekend wygląda, to jest piątek, sobota, w związku z tym, że duża część ludzi jest religijna, to szabat jest tak jakby bardzo restrykcyjny i sobotnie wieczory to jest właśnie taki czas na politykę, nazwijmy to. Przynajmniej w ostatnich miesiącach miało to miejsce dość intensywnie w związku z protestami przeciwko Benjaminowi Netanyahu. Teraz te protesty wróciły, ale przede wszystkim protestują rodziny ofiar i też rodziny porwanych. Wedle izraelskich wyliczeń ponad 200 osób zostało porwanych, znajduje się w chwili obecnej w strefie Gazy i te rodziny, które jak na warunki izraelskie to jest pokaźny elektorat, no i też bardzo ważny i wpływowy w chwili obecnej elektorat, no i też grupa społeczna przyciągająca na siebie na pewno uwagę mediów, uwagę opinii publicznej. Tak właśnie domaga się tego, żeby w skrócie ująć, oddać Netanyahu, a żeby zwrócili jeńców, tak? Oczywiście ten skrót myślowy wyraża to, że no oczywiście takie stałe, niezmienne w ciągu ostatnich 2 tygodni stanowisko, że jednak tego Netanyahu trzeba w ten sposób obalić, to już nawet widzimy coraz więcej żołnierzy rezerwistów, szczególnie gdzie ma okazję spotkać Benjamina Netanyahu gdzieś, który krąży po jednostkach, to w sposób niecenzuralny wyraża bezpośrednio izraelskiemu premierowi. Natomiast ta grupa i ci demonstrujący no, domagają się zwolnienia jeńców. Co to oznacza? No, oczywiście Izrael stoi na stanowisku, że zniszczy Hamas. Tu okazuje się, że protestujący chcą zwolnienia, to znaczy, czyli że w pewien sposób chcą negocjacji z Hamasem. Chcą też tego, że nie będzie negocjacji, jeżeli będzie inwazja. Widzimy, że Hamas bardzo inteligentnie pogrywa, jeśli chodzi o całość tej sytuacji, mianowicie pojawiają się różne doniesienia odnośnie możliwości kolejnych zwolnień, to znaczy już dwie Żydówki z amerykańskimi paszportami zostały zwolnione z Gazy. Mówiło się dość dużo o takim małżeństwie emerytów, którzy zostali też właśnie porwani i że akurat ich Hamas będzie chciał wymienić, albo raczej zwolnić bezwarunkowo. No to jest argument, który tak właśnie doprowadza do tego, że ta inwazja, którą my się spodziewamy, którą oczekujemy, no się odracza i się musi odraczać. Nawet i Joe Biden przyznał, że woli negocjacje z Hamasem i żeby ci zakładnicy wracali do domu niż inwazję. To ponieważ liczymy się z tym, że jak będzie inwazja, no to zakładnicy zginą w tamten sposób, czy to w wyniku działań wojennych, czy izraelskich nalotów, czy po prostu jako po prostu to, że akurat ich tam ci porywacze po prostu zamordują.
Tak więc tutaj mamy ciekawą rzecz, która po prostu będzie opóźniała na pewno te kalkulacje względem inwazji, no bo widzimy, że cały czas się uruchamia kwestia czy to jakichś zwolnień tych zakładników, czy to też pomocy humanitarnej, która jest ofiarowana przez różne państwa i różne agendy. Izrael, co prawda, teraz się skarży, że nie ma pewności, czy w tej pomocy humanitarnej nie znajduje się broń dla Hamasu. No ale to jest istotne, że te dwa czynniki tak właśnie są opóźniające. Kolejnym czynnikiem ważnym, który na pewno Izrael będzie musiał uwzględniać, to, że wedle danych 26 pracowników UNRWA, czyli organizacji ONZ-owskiej, która się zajmuje bezpośrednio palestyńskimi uchodźcami, zginęło w trakcie ostatnich 2 tygodni właśnie od izraelskich bomb. No to też jest ważne, ponieważ co prawda to byli Palestyńczycy, ale jednak mieli pracowali dla organizacji międzynarodowej, no i ta organizacja międzynarodowa no, po prostu będzie musiała jakieś tutaj interweniować i będzie interweniować, czy też już interweniuje. Tak więc mamy tutaj, to jest jeden aspekt opóźniający tą inwazję, tą też pułapkę Benjamina Netanyahu, jak ją możemy nazwać. Kolejnym czynnikiem, który jest istotny tutaj, jak wspomniałeś, oczywiście jest presja międzynarodowa, albo raczej to, że akurat no, jeszcze się nie wyjaśniło, czy we wtorek przyjedzie Macron. Wedle pierwszych doniesień Netanyahu odwołał to spotkanie, to znaczy odwołał możliwość, żeby Macron przyleciał. Później to zostało zdementowane, ale na chwilę obecną nie ma jakiegoś stanowiska Paryża, a przynajmniej komentarza w tej sprawie. Oczywiście wizyta może się odbyć niezapowiadana, albo raczej też nieujawniana, no ale też rozumiemy sytuację Europa w związku z tym, że dla własnego w sumie bezpieczeństwa też będzie naciskała Izrael na to, żeby tutaj sprawę jakoś wyciszyć. Wczoraj też zresztą spotkała się z Benjaminem Netanyahu Giorgia Meloni. Tak więc to jest jedna rzecz. Czyli wczoraj zakończyło się spotkanie w Kairze. To spotkanie w Kairze no niestety pokazało to, co zawsze, to znaczy to, że jak jest chwila kryzysu, to świat arabski się spotyka, dyskutuje i nic z tych dyskusji nie wynika, tak? To znaczy oczywiście tu odwołano się do kwestii humanitarnej, odwołano się też do tego, żeby nie tworzyć kryzysu uchodźczego względem Gazy, no i też odwołano się do potrzeby tak zwanego two-state solution, czyli że no, państwo palestyńskie musi powstać, tylko że doskonale tutaj pewnie słuchacze rozumieją sytuację, że Hamasowi nie chodzi o to, żeby powstała Palestyna w Gazie i na zachodnim brzegu. Oni mają inne cele polityczne, tak więc tutaj widzimy taką ten. Na pewno ze strony Izraela też jest taki pojęk zawodu, jeśli chodzi o kairską konferencję. To znaczy ciekawe rzeczy mówił Ehud Barak, były premier, szef sztabu, generał, byłyby wszystko. Natomiast Barak ciekawie tutaj się odwołał odnośnie tego, że kiedy on jeszcze nie był były, ale był jeszcze ministrem obrony narodowej Izraela, to on tutaj lobbował koncepcję taką, żeby w 2014 roku po kolejnej takiej w sumie mniejszej konfrontacji Hamasu z Izraelem, ale wtedy Izrael wszedł do Gazy, to odwoływał się do tego, żeby świat arabski podjął jakąś odpowiedzialność, to znaczy, żeby przekazać strefy Gazy docelowo autonomii palestyńskiej, ale żeby ten okres przejściowy pomiędzy zainstalowaniem się autonomii palestyńskiej Fatahu z Abu Mazenem w strefie Gazy, żeby pojawił się w strefie jakiś kontyngent krajów arabskich. Widać, strona arabska generalnie jest niezainteresowana tym tematem. To też powstaje taka próżnia, prawda, pod tytułem co dalej. Natomiast to są rzeczy co dalej, jeśli chodzi o jakieś jeszcze chyba dywagacje. Na pewno jest to, że mamy taki
taką dziwny układ. To znaczy, świat arabski nie chce izraelskiej ofensywy, Zachód nie chce ofensywy izraelskiej, Amerykanie widać też, że nie chcą ofensywy izraelskiej, część izraelskiego społeczeństwa też już może nie chcieć ofensywy na Strefę Gazy i Iran nie chce ofensywy na Strefę Gazy. Czyli, czyli nawet i wczoraj pojawił się komentarz, że z biura prasowego rządu izraelskiego, że nawet armia wypowiada się dość mocno, no, określa ofensywę na Strefę Gazy jako bardzo kosztowną, tak? Czyli znowu nikt nie chce tej ofensywy zrobić. No, Benjamin Netanyahu widzimy też, że chyba nie za bardzo chce, chociaż pojawiają się pomruki pewne, to znaczy tutaj po pierwsze komunikat armii izraelskiej był taki, że już osiągnęli pełną gotowość, jeśli chodzi o od strony militarną, czekają tylko na dyrektywy polityczne. Kolejnym takim ciekawym, znaczy może na pewno istotnym problemem propagandowym jest to, że dzisiaj armia izraelska opublikowała szereg różnych nowych filmików z rzezi. Tu też już się pojawia konflikt pomiędzy arabskojęzycznymi a Izraelem, ponieważ część arabskojęzycznych ludzi uważa, że to co tam, treści, których nie będę przytaczał, one zostały źle przetłumaczone, czy wyrwane z pewnego kontekstu. Także generalnie te filmiki, które tam Izrael podpisał po angielsku, po niemiecku, po francusku i tak dalej, przetłumaczył, no to nie są te filmiki, to nie jest ta treść, o którą chodziło. No to jest istotne, ale niejako widzimy, że generalnie tutaj ten oś medialna i oś opinii publicznej w dużej mierze na Zachodzie jest jednak osiągnęła ten raczej poziom, że jednak ofiary palestyńskie i środowiska propalestyńskie są bardziej aktywne niż proizraelskie. No i też tak jakby chyba Izraelcy zdaje sprawę, że już powoli no ludzie zapominają o tym, co się wydarzyło 2 tygodnie temu. W ogóle generalnie mamy taką sytuację, że ta wojna jest absurdalna, jest dziwna, jest bardzo dziwna. To znaczy, z jednej strony mamy wojnę pomiędzy Hamasem a Izraelem, ale działania wojenne są prowadzone między Izraelem a Hezbollahem. Z jednej strony, tak właśnie, wojna niby ma się toczyć w Strefie Gazy i w obrębie południowego Izraela, ale to Galilea przydzielona granicą izraelsko-libańską płonie. Media opublikowały, że tak właściwie w ostatnich 2 tygodniach zginęło 24 bojowników Hezbollahu, 6 żołnierzy izraelskich, no i tam jeszcze kilku innych bojowników organizacji palestyńskich, które przywędrowały z Syrii do Libanu. No ta eskalacja pomiędzy szyitami a Izraelem jest bardzo znacząca, bardzo, bardzo znacząca. Wczoraj widać, Izrael podjął bardzo, ale to bardzo radykalne działania. No tych w ciągu ostrzałów i bombardowań, no trochę tych hezbollahowców zostało tam, poszło do Allaha i ta skala była naprawdę duża, jeśli chodzi o przynajmniej tą część wojny. Odnośnie udziału tego odcinka północnego, jeśli chodzi o Izrael, to zarówno Benjamin Netanyahu, jak i też Gallant, jak i też Naim Kassem, czyli zastępca sekretarza generalnego Partii Boga, przyznali, jest stan wojny. Generalnie jest wojna pomiędzy Izraelem i Hezbollahem. Natomiast w dalszym ciągu, jak to Naim Kassem powiedział, że to jest tylko etap tej wojny, tak? Czyli że kolejny etap wojny nastąpi, kiedy dojdzie do inwazji na Strefę Gazy. Czyli że tutaj jest to wszystko też znowu uwarunkowane. Podobny komunikat zresztą wydali rebelianci Huti. Abdallah al-Huti, no, przywódca jemeńskich rebeliantów, również odwołał się do tego, że rebelianci zaczną atakować izraelskie statki na Morzu Czerwonym, jeżeli dojdzie do ofensywy na Strefę Gazy. Tak więc widzimy tutaj tak jakby pewnego rodzaju klincz, jak i też pewnego rodzaju pułapkę, no i też to, że nagle okazuje się, że zarówno islamiści z Hamasu, islamiści z Hezbollahu, no mówią to samo, mają zbieżne tutaj cele polityczne względem Izraela, co część izraelskiej opinii publicznej. No to są, no,
Tak wyszło po prostu. Mam takie wrażenie, że Benjamin Netanyahu jest po prostu tylko aktorem pewnego scenariusza, który został rozpisany w sposób perfekcyjny w Teheranie, ponieważ to już nawet wczoraj media doniosły, że z Teheranu właśnie przyleciał do Damaszku Esmail Gani, następca wsławionego Kasema Soleimaniego, generała, który zginął w Bagdadzie w 2020 roku. Khani ma tutaj obserwować sytuację z bliska. Izrael też w pewien sposób tutaj uaktywnił się na odcinku syryjskim, mianowicie zbombardował lotniska w Aleppo i w Damaszku, chociaż tutaj i też zapowiada, że ta kwestia syryjska zostanie dość mocno zaogniona, jeśli chodzi o obecny konflikt. To wynika przede wszystkim z tego, że wszelka broń, jak i też amunicja, rakiety i inna pomoc logistyczna idzie właśnie z Syrii do Libanu. W 2006 roku była taka sytuacja, że jeszcze rządził Bashir al-Assad na całości swojego terytorium, więc Izrael nie mógł bombardować Syrii. Teraz wiemy o tym, że Syria jest po prostu takim bytem rozpadłym, nieistniejącym prawie, więc tutaj Izrael będzie tutaj kwestię syryjską dość mocno monitorował. Mamy też oczywiście kolejne podszczypywanie się szyitów z Amerykanami, to znaczy te podszczypywania są już coraz boleśniejsze, to znaczy Amerykanie przezornie wycofali, albo raczej ogłosili, że akurat będą redukować część swojej ambasady z pracowników i ich rodzin, którzy nie są niezbędni, zarówno w ambasadzie w Bagdadzie, jak i też w Erbilu. No też tutaj pojawia się coraz więcej doniesień, że gdzieś tam ta obecność amerykańska w regionie się coraz bardziej pojawia, to znaczy więcej patroli w Zatoce Perskiej, też tutaj przyloty samolotów na lotnisko w Akabie w Jordanii. No to są, to jednak widzimy, że tutaj Amerykanie na poważnie do sprawy podchodzą, ale w dalszym ciągu nie ma takiego jeszcze, nazwijmy to, eskalacji takiej totalnej, natomiast jest przygotowywanie się do tego, że ona może nastąpić w wyniku chociażby tego, że akurat dojdzie do tej izraelskiej inwazji. Tutaj już na sam koniec oczywiście zajrzę do Libanu, ponieważ on jest taki chyba najbardziej poszkodowany, jeśli chodzi o tą wojnę, no bo to nie jest wojna państwa libańskiego, które de facto nie istnieje. Mieszkańcy przygranicznego miasta Ramieh wysłali petycję do Bejrutu ze skargą na to, że Hezbollah wykorzystuje tereny przy tym mieście do ataku na Izrael. To oczywiście taka sytuacja, Izrael w tej wojnie przynajmniej wykazuje to, że stara się natychmiast likwidować miejsca, skąd prowadzony jest ostrzał jego terytorium albo infrastruktury, albo też patroli wojskowych. Tym samym sposobem Izrael po prostu zaatakował miejscowość chrześcijańską. I to jest oczywiście, by to doprowadziło do kolejnych. No ale co zrozumiałe, mieszkańcy, chrześcijanie mieszkający tam po prostu no, nie mają nic z tym wspólnego, ani z Palestyną, ani z dżihadem, ani z jakąkolwiek wojną, no po prostu żyją tam od tysiącleci. Tak więc no niestety ta skarga okazała się być zupełnie zignorowana zarówno przez władze w Bejrucie, jak i też społeczeństwo, jak i też opinię publiczną w Bejrucie, jak i też władze kościelne. Tak więc mamy taką sytuację, że Liban, który moim zdaniem powinien jakoś zaprotestować albo coś ogłosić przynajmniej, no jest zupełnie pasywny, a niestety Izrael już to nie raz i nie dwa powtarza, zresztą dzisiaj też Benjamin Netanyahu niemalże przy płocie granicznym to powtórzył, no po prostu zostanie zniszczony. Chrześcijanie, którzy myślą w dalszym ciągu, że skoro w 2006 roku no, był huk, były zniszczenia, ale to wszystko było w obszarach szyickich, no to niestety się mogą pomylić, ponieważ chociażby trzeba wziąć pod uwagę to, że Izrael no, dość mocno monitoruje sytuację w Libanie i już nawet publicznie są wykazywane różne miejscowości, lokalizacje, które należą do Hezbollahu i one są głęboko w chrześcijańskich terenach, czyli że Hezbollah je będzie
bombardował. No i też coś, co akurat mi się nasuwa, taka refleksja po zniszczeniu, po bombach, które poleciały w Gazie w okolicy kościoła prawosławnego kilka dni temu. No i też Izrael zbombardował wczoraj też w Dżeninie meczet. Natomiast to, że tutaj takie miejsce bardzo ważne, szczególnie dla chrześcijan na całym świecie, to jest Annaja. Czyli tam klasztor, w tym klasztorze znajduje się grób świętego Szarbela. Oryginalnie te tereny są szyickie. W XIX wieku zakonnicy kupili te tereny od szyitów. Wokół są miejscowości szyickie. No i jak się jedzie do Annai od wybrzeża, no to się mija wioski, w których to na plakatach uśmiecha się Hasan Nasrallah czy Imad Nunia. To oznacza to też, że akurat te okolice też będą celem dla armii izraelskiej w przyszłej wojnie. Dlatego też, no niestety, Libańczycy tutaj jakoś chyba nie za bardzo rozumieją rzeczywistość, no ale taka jest też przypadłość ludzi na Bliskim Wschodzie, że nie do końca wszystko jest dla nich zrozumiałe. Tak więc mamy tutaj sytuację taką, że drugi tydzień wojny nam się zapętlił. Hamas dzisiaj też pochwalił się tym, że doprowadził do ostrzału rakietowego południa Izraela, jak i też doszło do infiltracji terenu Izraela ze strefy Gazy, oczywiście w małej skali, ale to jest istotne do odnotowania. Wedle szacunków 7400 rakiet zostało wystrzelone na Izrael w ciągu 2 tygodni wojny ze strefy Gazy. No i w dalszym ciągu nie mam żadnych informacji idących z izraelskich mediów, czy są jakieś szacunki, czy Hamas jeszcze ma arsenał, czy też nie. Natomiast w dalszym ciągu czekamy na rozwój wydarzeń. Absurdalna wojna, tak właściwie ona może nie do końca się rozgrywać, ten główny front nie do końca może przebiegać tam, gdzie media się najbardziej interesują. I to jest taka dziwna przypadłość, to znaczy wszyscy patrzymy na strefę Gazy, a tu trzeba patrzeć na te irańskie macki rozrzucone po całym Bliskim Wschodzie i one są takie tutaj kluczowe do tego, żeby no wiedzieć, czy będziemy mieli do czynienia z wielką wojną regionalną, czy jednak za kilka tygodni dojdzie do takiego rozprężenia i do powrotu takiego, tego, co zawsze było, to znaczy, że najpierw wielkie emocje, później dużo bomb, później i rakiet, a na sam koniec negocjacje na kilka lat spokój. Państwu bardzo dziękuję za odsłuchanie audycji, a Tobie, Pawle, do usłyszenia. Kłaniam się. Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.